Cześć! Siema! Jesteśmy na Łodzi Mikado, wyskoczyliśmy na chwilę nad wodę, żeby nagrać krótki materiał o silniku dziobowym Garmin Force. Mamy nadzieję, że te kilka minut naszego gadania pomoże Wam w wyborze, jeśli rozważacie zakup silnika dziobowego do swojej łodzi. Odpinamy pas transportowy, którego ze względów bezpieczeństwa należy używać zarówno podczas transportu, jak i przemieszczania się między miejscówkami na silniku spalinowym. Zwalniamy zatrzask przez podciągnięcie linki zwalniającej do samego końca, a następnie jednym ruchem ręki opuszczamy całe ramię silnika. Silnik blokuje się i w tej pozycji jest gotowy do pracy. Opuszczanie i podnoszenie jest naprawdę bardzo proste za sprawą dwóch sprężyn gazowych. Na pewno docenicie to, często zmieniając miejscówki. Silnik Garmin Force jest wyposażony w przetwornik GT54, więc bezpośrednio do niego możemy podłączyć ploter. Mamy już wyprowadzone kable, więc podłączmy ekran. I już możemy korzystać z echa na dziobie łodzi. Na początek panel wyświetlacza na silniku. Po opuszczeniu silnika diody zaświeciły się, informując nas o gotowości do pracy. Co istotne, oświetlenie panelu reaguje na światło otoczenia i automatycznie przyciemnia się w nocy. Nie zużywa niepotrzebnie energii i nie robi nam dyskoteki na łodzi, gdy już łowimy po zmierzchu. Pierwsza ikona informuje nas o napięciu akumulatora. Stan sygnału GPS. Podświetlenie na zielono oznacza, że wszystko jest ok i sygnał jest mocny. Stan silnika. Na zielono, czyli wszystko działa prawidłowo. W razie problemu u sterki ta dioda zasygnalizuje nam to, zmieniając kolor i świecąc ciągłym światłem lub migocząc, w zależności od tego, czego dotyczy problem. Ta podziałka pokazuje nam prędkość obrotową silnika, zarówno podczas płynięcia, jak i w trybie kotwicy. Przycisk zasilania. Możemy wyłączyć nim i włączyć silnik z palca. Domyślnie uruchamia się on automatycznie, ale możemy to zmienić w ustawieniach. Ikona wskazuje, że śruba silnika jest włączona. Ta ikona pokazuje, że funkcja utrzymywania kursu jest włączona. A to informacja o włączonej blokadzie kotwicy. Omówmy funkcję pilota. Co ciekawe i bardzo wygodne, pilot umożliwia sterowanie za pomocą gestów. Możemy po prostu skierować go tam, gdzie chcemy płynąć, a silnik nas tam zabierze, ale o tym za chwilę. Pilot jest wodoszczelny i pływający, więc nie ma tragedii, nawet gdy wypadnie nam za burtę. Teraz przejdźmy przez wszystkie przyciski. Tempomat, czyli włączanie i wyłączanie utrzymywania stałej prędkości. Niezależnie od zmian wiatru, siły nurtu, silnik będzie utrzymywał stałą prędkość za nas. Przycisk pełnej prędkości. Po jego naciśnięciu silnik zacznie płynąć ze swoją maksymalną mocą. Tutaj uważajcie, bo potrafi naprawdę wyrwać z kapci. Przycisk sterowania ręcznego. Po jednokrotnym naciśnięciu możemy sterować ręcznie, a przytrzymując przycisk przechodzimy do sterowania gestami, o którym wspominałem wcześniej. To bardzo wygodna opcja. Wystarczy, że wycelujemy pilotem w kierunku, w którym chcemy płynąć i po prostu płyniemy. Przycisk śruby. Oczywiście włączamy i wyłączamy nim śrubę, której stan widzimy na wyświetlaczu pilota i panelu silnika. Strzałki w czterech kierunkach. W trybie kotwicy naciśnięcie którejś ze strzałek przestawia kotwicę w danym kierunku o 5 stóp, czyli o 1,5 metra. W trybie utrzymywania kursu lub sterowania ręcznego bocznymi strzałkami skręcamy, a góra i dół to zmiana prędkości. Po wejściu w menu strzałki służą do poruszania się po nim. Przycisk utrzymywania kursu. Pojedyncze naciśnięcie włącza i wyłącza nam funkcję utrzymywania stałego kursu. Przytrzymując przycisk i kierując pilot w wybranym kierunku, silnik obierze kurs, który wskazaliśmy i będzie nim podążał. Przycisk blokady kotwicy. Pojedyncze naciśnięcie włącza i wyłącza nam tryb kotwicy w miejscu, w którym jesteśmy. Jeśli przytrzymamy ten przycisk, celując pilotem w inne miejsce, silnik zatrzyma się na kotwicy właśnie tam. Przycisk oznaczania punktu trasy. Przytrzymując go, oznaczamy punkty trasy. Przycisk menu. Tu znajdziemy m.in. ustawienia, czy wspomniane przed chwilą zapisane punkty. Warto wspomnieć o dwóch fajnych i przydatnych funkcjach tego silnika, czyli podróżowanie do punktu i podróżowanie wyznaczoną trasą. Żeby silnik zaprowadził nas do wybranego punktu, musimy kolejno wejść w menu, wybrać waypoints. Zostanie wyświetlona lista 10 najbliższych punktów. Wybieramy punkt, wybieramy Navigate to i włączamy śrubę. Silnik kieruje nas do punktu, który wybraliśmy.
Podobnie z podróżowaniem wyznaczoną trasą, na pilocie wybieramy kolejno menu, roads, zostanie wyświetlona lista, wybieramy jedną z tras, navigate to. Tu mamy do wyboru trzy opcje, forward, backward oraz from start. W zależności od tego, w jaki sposób po tej trasie chcemy się poruszać, wybieramy opcję, która nas interesuje. Włączamy śrubę i przemieszczamy się po trasie. Silnik Garmin Force może pracować na napięciu zarówno 36, jak i 24 V, przy czym na 24 V jest dużo bardziej wydajny niż inne urządzenia pracujące na 36. Warto też wspomnieć, że jego osiągi są naprawdę imponujące. Dla przykładu ta łódka, która waży mniej więcej tonę, spokojnie leci 6,5 km na godzinę, co już tutaj sprawdziliśmy przy niezłym wietrze. To by było na tyle. Mamy nadzieję, że ten film pomoże Wam w wyborze silnika dziobowego. No my co? Ruszamy na ryby. Zdecydowanie tak. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.